Dzień dobry, Jakub Zadrożny. Zapewne każdy z Was kiedyś wysyłał CV w różnej formie. W formie kartki papierowej, w formie pliku cyfrowego, ale zawsze ktoś szukał pracy. A po drugiej stronie są osoby, które poszukują pracowników. Także dzisiaj w programie Biznes Nieoczywisty chciałem przedstawić mojego gościa, a moim gościem jest Jacek Dzięgielewski, partner w firmie doradztwa personalnego GP Executive, zajmujący się rekrutacjami dla branży IT. Cześć Kuba, dzień dobry wszystkim oglądającym i słuchającym. Bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Jacku, takie pytanie prowokacyjne może na początek. Śmiało. Czy w ogóle w dzisiejszym świecie CV ma rację bytu? Czy jeszcze jest w ogóle używane jako pewne narzędzie w rekrutacji? Ale też po drugiej stronie, czy pracownicy poszukujący pracy nadal go używają? Bardzo dobre pytanie. Odpowiedź taka bardzo skrótowa brzmi tak, natomiast myślę, że wypadałoby to trochę uzasadnić. Jak podzielimy sobie kandydatów na kandydatów pasywnych oraz kandydatów aktywnych, co to znaczy? Kandydaci aktywni, czyli ci, którzy tak naprawdę aplikują sami obecnie oraz aktywnie, jak też nazwa wskazuje, na różnorakie oferty pracy. Natomiast kandydaci pasywni to są kandydaci, którzy na ten moment nie poszukują nowych zmian i to są osoby, do których najczęściej takie osoby jak ja właśnie docierają. Jak spojrzymy sobie w ogóle na proces rekrutacyjny, to on się trochę różni w przypadku właśnie kandydatów pasywnych oraz aktywnych. Dlaczego? Dlatego, że taką standardową formą, jeśli chodzi o kandydatów aktywnych, czyli jeżeli poszukujesz pracy i tak naprawdę chciałbyś zmienić jakieś stanowisko, czy firmę, czy nawet branżę, będzie zaaplikowanie na ogłoszenie. I tu znowu mamy dwie drogi. Jedna taka bardzo standardowa, czyli tak, dołącz życiorys, proszę do aplikacji, wyraź zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych i później rekruter z naszej firmy będzie się z tobą kontaktował. Natomiast tą drugą drogą, tą trochę bardziej nowoczesną, bo odpowiedziałem tak, twierdząco, jest też możliwość tak naprawdę aplikowania bez posiadania takiego CV. Są tak naprawdę strony karier połączone z systemami ATS, to jest Applicant Tracking Systems, czyli systemy, które pozwalają na śledzenie później tych aplikacji kandydatów, gdzie ustawiamy sobie formularz, w którym kandydat tak naprawdę wpisuje rzeczy, o które nam najbardziej chodzi w danej rekrutacji. Mogą być to jego kompetencje techniczne, ile lat ma doświadczenia w prowadzeniu danych projektów itd., itd. Więc jest możliwość aplikowania bez CV, tylko i tak mówimy o swoim doświadczeniu. No dobrze, to powiedz mi, że te czasy, kiedy kiedyś prezes podrzucał te CV w górę, te, które spadły na lewą, na prawą stronę lub na środek, wybierał sobie wtedy to CV, które akurat mu pasowało, to oczywiście już odeszły w zapomnienie, a dzisiaj mamy do tego systemy informatyczne, które pozwalają nam samemu już wpisać pewne dane, które pozwolą nam później przedstawić się w sposób pozytywny nowemu pracodawcy. Tak. Dokładnie, dokładnie tak, natomiast nie zapominajmy, że jednak większość ogłoszeń, które widzimy w internecie, czy większość ofert, tak naprawdę dalej używa tego systemu załączenia swojego życiorysu, bo jakby nie patrzeć, życiorys to jest nasza tak naprawdę wizytówka, gdzie prezentujemy swoje całościowe i kompleksowe doświadczenie. Jacku, ty zajmujesz się dosyć takim, można powiedzieć, z jednej strony ciekawym, ale też i trudnym wycinkiem branży rekrutacji, a mianowicie jest to branża IT, branża nowych technologii. Jakbyś mógł troszeczkę dzisiaj powiedzieć w ogóle, co się kryje pod tym synonimem słowa branża IT. Być może troszeczkę opowiedzieć o tym, jak przez ostatnie lata przeszła ta zmiana też troszeczkę gatunkowa, czym jest dzisiaj, czym jest rozumianym branża IT dla nas wszystkich. Oczywiście, to zanim odpowiem też na to pytanie, odbiję na chwilę piłeczkę i zapytam Ciebie, z czym Tobie, jako osobie, która na co dzień nie jest związana z branżą IT, jakie są pierwsze, na przykład pierwsza myśl, która przychodzi Ci na myśl, jeżeli mówimy o branży IT? No kiedyś to był pan informatyk, który przychodził, naprawiał mi komputer, włączył internet lub powiedzmy sobie, nie wiem, usuwał wirusy z naszego komputera. No dziś praktycznie mogę powiedzieć, że chyba IT jest wszędzie. Ja też chyba jestem z IT i Ty też jesteś z IT po części. Tak. Branża IT jest o tyle specyficzna, że jak spojrzymy sobie na ten w cudzysłowie łańcuch pokarmowy, to zazwyczaj branża IT będzie na końcu. Dlaczego? Dlatego, że branża IT raczej nie funkcjonuje bez innych branż. Ona zawsze współpracuje albo świadczy jakieś usługi dla innych branż. Może być to branża logistyczna, może być to branża retailowa, finansowa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te usługi są zazwyczaj właśnie świadczone dla innych obszarów, innych sektorów, innych branż.
Natomiast co w ogóle kryje się, bo skrót, rozwinięcie skrótu IT czy Information Technology nadal nam dużo nie mówi. Jest to bardzo, ale to bardzo szeroka branża, w której w skład tak naprawdę wchodzą nie tylko stanowiska techniczne. Możemy to wyróżnić, nomenklatura jest i podział tego jest tak naprawdę osobisty, na kilkanaście obszarów. Pierwsze to, co tobie też przyszło do głowy, no to jest informatyk, czyli może inaczej trochę ja podciągnę pod tą najczęściej, jak padają odpowiedzi odnośnie branży IT, z czym się kojarzy, programiści. Więc jednym z takich obszarów na przykład będzie obszar developmentu. Osoby, które tworzą czy aplikacje webowe, czy aplikacje mobilne i tak dalej, czy jakieś oprogramowanie po prostu. Więc tu mamy obszar developmentu. Kolejnym takim obszarem, który jest obszarem, można powiedzieć, wspierającym, no będzie obszar testerów, no bo jeżeli ktoś stworzy tą aplikację, to ktoś musi też to przetestować. Mamy kolejny jakby obszar w samym IT, który odpowiada tylko i wyłącznie za bezpieczeństwo, za security, które również jest podzielone na bezpieczeństwo na przykład ofensywne, czyli próby złamania danych zabezpieczeń w sposób oczywiście jakby taki legalny na cele danego projektu czy dla danej firmy i bezpieczeństwo defensywne, które właśnie pracuje nad zabezpieczeniami danych aplikacji. I takich obszarów tak naprawdę możemy wyróżnić kilkanaście, nie zapominając też o tym, że w skład samego IT wchodzą stanowiska no nietechniczne tak naprawdę. Mogą być to osoby z obszaru HR, które są stricte dedykowane do branży IT, na przykład HR Business Partnerzy w IT, a mogą być to osoby sprzedażowe, które również działają właśnie dla dużych firm i nie tylko dużych firm. Czy też mamy jeszcze przecież całą rzeszę pracowników, którzy obsługują programy, systemy, tak, którzy nie do końca je tworzą, nie do końca też je administrują, mhm, no ale biorą udział jakby w codziennym też funkcjonowaniu firmy poprzez właśnie użycie tych narzędzi. To prawda, no my tak naprawdę jako osoby takie na co dzień też mamy z tą branżą do czynienia, no chociażby laptopy, czy używanie przeróżnych stron, albo nawet zakupy i to jak to się zmieniło, że coraz częściej korzystamy ze sklepów internetowych, więc my też jesteśmy użytkownikami i częścią tego IT. Natomiast tak jak mówiłem, jest bardzo dużo poszczególnych obszarów, w których możemy jeszcze na mniejsze części podzielić i wyszczególnić tak naprawdę rolę, no głównie jednak tych osób technicznych, ale nie tylko. No to na początek chciałbym ciebie jeszcze zapytać o taką kwestię związaną też z branżą IT, bo mówi się, że jakby w ogóle cały sektor IT w gospodarce jest to takim papierkiem lakmusowym zmian zachodzących w gospodarce, w ekonomii, ale także też na rynku pracy. Mm-hmm. Jakbyś troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. Zgadzam się z tym stwierdzeniem i osobiście się po nim podpisuję. Dlaczego? No tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jest to branża, która działa we współpracy albo świadczy usługi dla innych branż, czy usługi jakby cyfrowe, czy usługi produktowe, to nie ma znaczenia. Więc wszystkie zmiany tak naprawdę w innych branżach w gospodarce będą miały wpływ też na branżę IT. Więc tak, zgadzam się z tym stwierdzeniem. Co może obecnie dzieje się też trochę na tym rynku, bo trendy zmian to do tego możemy bardzo chętnie wrócić za chwilę. Więc myślę, że można to podzielić na takie trzy rzeczy. Pierwsze to jest sytuacja u nas w Polsce. Czyli jeżeli spojrzymy sobie, też w nawiązaniu do tego, co powiedzieliśmy, na przykład na okres pandemii, gdzie był problem z... utrudniony był tak naprawdę łańcuch dostaw. Zamawialiśmy czy dane produkty, czy usługi, one nie były po prostu dostępne. Natomiast obecnie tym tematem na topie jest inflacja. I dlaczego o tym mówię? Jakby utrata tak naprawdę wartości pieniądza. Z tego względu, że jak już wcześniej sobie nakreśliliśmy, ma to wpływ de facto na tego użytkownika końcowego, czy też na osobę kupującą i zmienia się trochę myślenie. Ludzie zaczynają sobie zadawać pytanie, czy rzeczywiście mnie stać na dany produkt lub usługę i sprzedaż albo korzystanie z usług w pewnych obszarach po prostu spada, więc ma to też wpływ później na obszar IT z racji tego, że firmy z różnych branż nie będą wcale stawiały na pierwszym miejscu w innowacje technologiczne czy innowacje takie kosztowe, tylko raczej będą starały się zoptymalizować procesy, żeby tą sprzedaż zwiększyć. No dobrze, to ja tutaj troszeczkę danych przygotowałem. Chciałbym Super. Ci przeczytać tutaj jeden z raportów, który twierdzi, że Polska jest jednym z trzech najbardziej konkurencyjnych rynków dla branży IT w Europie, mhm, środkowej i wschodniej, co wynika też z raportu Emerging Europe. I w tym sektorze pracuje w Polsce ponad 500 000 osób, a wartość jego eksportu wynosi blisko 10 milionów. To jest jedna dana taka dosyć ciekawa, którą mm-hmm znalazłem, ale z drugiej strony też ostatnio dużo też słyszymy o tym, że
jest wiele, największych firm technologicznych świata ogłasza duże zwolnienia pracowników. Więc jakby tutaj połączyć te ogień z wodą, pokazać, że w Polsce mimo wszystko cały czas ta nasza branża gdzieś tam rośnie, natomiast widzimy też w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, no jednak, że gdzieś ta zmiana na rynku tych firm technologicznych się dokonuje. Tak naprawdę Polska była, jest i myślę, że przez jeszcze dłuższy czas będzie takim miejscem, w którym firmy zachodnie, chociaż nie tylko, centralizują pewne procesy z racji tego, że jakość wykonywanych usług jest na bardzo wysokim poziomie, a koszty jednak nie są aż tak wysokie, jeżeli mieliby to robić po prostu u siebie lokalnie. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o sytuację rynkową i to co powiedziałeś, to jest trochę na obronę branży IT i tej dobrej sytuacji, to możemy poruszyć i porozmawiać o sytuacji w Stanach. Co to znaczy? Jak spojrzymy sobie na lata tam od około 2008 roku, były bardzo niskie, prawie zerowe stopy procentowe. I do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że ludzie chętnie inwestowali w firmy, czy były to różne venture capitals, czy byli to po prostu jakby prywatni inwestorzy, którzy nie rozwijali, albo osoby rozwijające własne firmy i własne startupy. Z tego względu, że pieniądz był obarczony bardzo małym ryzykiem. Więc to bardzo mocno wzrastało i ta gotówka była pompowana nie tylko w sumie jakby w rozwój firm i rozwój firm IT, ale też wiele, wiele innych różnych branż i ta gospodarka się kręciła. Natomiast jak przejdziemy do obecnej sytuacji, to tu wynikają z tego dwa bardzo ważne podpunkty. Pierwsza jest taka, że te stopy procentowe już wzrosły i osiągają, z tego co wiem, rekordy, więc ludzie coraz ostrożniej tak naprawdę podchodzą do rozwijania dalej tego biznesu. A druga rzecz jest taka, jak bardzo firmy na przestrzeni tych ostatnich lat się rozwijały. To znaczy, jak podałeś mi przykład też liczbowy, to myślę, że ja również mogę podać kilka liczb. Było bardzo głośno pod koniec ubiegłego roku, 2022, o zwolnieniach w tych największych firmach. Microsoft, Meta, czy Alphabet, czyli to... No właśnie, bo to co jest bardzo ważne. Tutaj mówimy o firmach, które tak naprawdę nie wytwarzają nic. Dają nam pewną, może nie ułudę, ale takie wrażenie, że bycie w świecie cyfrowym na portalach społecznościowych, tak, to jest coś, czego my potrzebujemy i to jest przyszłość nasza. Tak? I mamy z jednego końca te firmy, o których przed chwilą powiedziałeś, no ale też z drugiej strony mamy na przykład potentata na rynku produkcji sprzętu nie tylko komputerowego, można powiedzieć, czyli Apple'a, który, tak jak słusznie zauważyłeś kiedyś w rozmowie ze mną, nie zwalnia, a wręcz zatrudnia, tylko zatrudnia zupełnie w inny sposób, jak mógłbyś troszeczkę opowiedzieć o tym. Tak, i tutaj Kuba, trochę się cofniemy do właśnie tych dużych firm i podałeś bardzo dobry przykład jako Apple. Dlaczego? Dlatego, że Apple miał bardzo liniowy wzrost. Na przestrzeni lat 2018-2022 ten wzrost wynosił bodajże 20 parę albo 30 parę procent. Natomiast gdy spojrzymy na duże firmy, takie jak właśnie Microsoft, tam było około 70% wzrostu na przestrzeni 4 lat. To są dziesiątki tysięcy pracowników. Meta 144% wzrost między 2018 rokiem a 2022 rokiem. I w firmie, w której jeszcze również było bardzo głośno na temat zwolnień, czyli Alphabet, spółka posiadająca, albo firma posiadająca spółki tutaj wszystkie związane z Googlem, również ten wzrost był tak naprawdę kilkudziesięcioprocentowy. Więc co to powoduje? Jeżeli w bardzo krótkim okresie czasu zmieniamy, można powiedzieć, politykę i zaczynamy trochę zatrudniać, nie po to, żeby spotkać się z danymi oczekiwaniami na rynku, tylko żeby wytworzyć to zapotrzebowanie. Czyli nie spotkać się z zapotrzebowaniem, tylko żeby je wytworzyć. I mamy trochę taki samonapędzający się efekt kuli śnieżnej. Dlaczego? Dlatego, że przychodzą do nas nowe osoby w bardzo dużej ilości. Te osoby muszą też być wdrożone. Ja nie mówię tutaj o kwestiach logistycznych, czyli dostarczenia im systemów, ewentualnie sprzętów biurowych itd., itd. Natomiast te osoby też muszą być wdrożone, a onboarding pracownika zajmuje trochę czasu i to powoduje, że później kolejni pracownicy, jeżeli jest tak duży wzrost, przychodzą tak naprawdę i są wdrażani znowu przez te osoby, które przyszły tak naprawdę niedawno do organizacji. Więc bardzo mocno się to napędzało i prędzej czy później musiał nastąpić na rynku pewien stop, gdzie
zamiast zatrudniać na wyrost i zatrudniać osoby po to, żeby one nam jakby generowały kolejny przychód i pod to budowanie nowych struktur, to po prostu skupić się też na produktywności, na optymalizacji obecnych procesów. I w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, najnowsze dane to jest LinkedIn zwalnia kilkuset pracowników w związku z osłabieniem popytu oraz wycofuje się swoją aplikację dotyczącą poszukiwania pracy w Chinach. I jeszcze kolejna informacja, którą wyczytałem, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy zlikwidowano ponad 270 tysięcy miejsc pracy w branży technologicznej. Mhm. To prawda, że rzeczywiście jest ta sytuacja dosyć pokomplikowana, natomiast nieraz były, nie tylko w branży IT, takie okresy, gdzie przechodzi jakby lekka po prostu, nazwijmy to, nie wiem, restrukturyzacja, jeśli chodzi o rekrutację. To, co będzie na przykład już było w sumie i dalej będzie i jest na topie, jeśli chodzi o obszary, zmienia nam się trochę, w którym kierunku będzie to szło. Na przykład obszar poruszany przez nas wcześniej, cyberbezpieczeństwa, był przez ostatnie lata bardzo mocno tutaj na topie, jeśli chodzi o rekrutację i poszukiwanie tych specjalistów. I dalej to jeszcze będzie rosło, bo w stronę globalnego bezpieczeństwa zmierza po prostu świat. Tak samo nowe technologie, mówimy tutaj o nauczaniu maszynowym, o kwestiach wirtualnej rzeczywistości, więc ciężko odnosić się do jednych zwolnień, gdzie tak jak mówiliśmy, jeżeli te firmy bardzo szybko rosły przez długi okres czasu, to może potrzebne im było spojrzenie na to. Nie poruszyliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii, ale dzisiaj pewnie nie uda nam się rozwinąć tego tematu, ponieważ no to jest coś, co też z racji tego, że jesteśmy w Kompariku i dużo mówimy tutaj o inwestowaniu, to muszę też zapytać Ciebie o kwestię nowoczesnych narzędzi, czy w ogóle nowoczesnych rzeczy związanych z inwestowaniem. Bitcoin, NFT, token, czyli te wszystkie rzeczy, które jakby dzisiaj bez informatyki w świecie inwestowania nie mogłyby istnieć. No, to prawda, więc tak jak sam zauważyłeś, że są zwolnienia, natomiast tworzą się nowe obszary, chociażby te które wymieniłeś, kryptowaluty, NFT i tak dalej, które po prostu rosną. No ale jesteśmy dopiero na trochę początku, chociaż nie ze wszystkim, na przykład nie z kryptowalutami, ale na początku tej drogi wchodzenia taką mocną, wirtualną rzeczywistość, więc jak to się będzie zmieniać, no to ciężko nam jeszcze na ten moment spekulować. No, na pewno jest jakby tendencja wzrostowa, że świat będzie jednak szedł. Myślę, że to, co powiedziałeś wcześniej, czyli jednak cyberbezpieczeństwo, które się też wiąże czy to z zachowaniem naszych pieniędzy, naszych danych, czy innych kwestii, chociażby związanych z wojną, z cyberwojną, która się gdzieś tam toczy też w przestrzeni internetu, pokazuje, że ten kierunek na pewno będzie przyszłością. Dokładnie. Dokładnie to też pokazują tak naprawdę statystyki. Jak spojrzymy sobie na ilość rekrutacji, to ona na przykład w tym obszarze bezpieczeństwa wzrasta z roku do roku. Jacku, a jak widzisz tak na koniec pytanie waszą rolę, czyli rolę firm, które zajmują się pozyskiwaniem nowych pracowników, pozyskiwaniem nowych talentów, a szczególnie w branży IT. Jaka ta przyszłość tego rynku będzie? Branża IT jest o tyle specyficzna, że z jednej strony mamy dużo specjalistów na rynku, a z drugiej strony jest ogromny popyt też na tych specjalistów. Więc jeśli chodzi o naszą tak naprawdę pracę, no, znowu cofniemy się do początku naszej rozmowy i tych kandydatów aktywnych i pasywnych. Pod kandydatów aktywnych, którzy sami aplikują, już przez ostatnie lata były stworzone typowo strony dedykowane dla obszaru IT, jak na przykład Just Join IT, No Fluff Jobs czy Bulldog Jobs. I tylko pokazujące oferty z tego obszaru. Natomiast z drugiej strony jest bardzo duża część ludzi, którzy wcale aktywnie nie poszukują pracy, więc myślę, że ta nasza rola jako osób, które tak naprawdę przychodzą i potencjalnie otwierają ci drzwi, gdzie ty nawet nie myślałeś o tym, dalej będzie cały czas na podobnej pozycji, pomimo tego, że obecnie mamy lekkie przetasowanie na rynku i firmy niektóre same jeszcze nie wiedzą, jak będą wyglądały ich dalsze plany na po prostu rozwój, w którą stronę będą się rozwijać. A czy to nie jest troszeczkę tak, że żyjemy tym mitem tego informatyka, który siedzi sobie pod palemką z laptopem, może pracować z każdego miejsca dzisiaj zdalnie, nie musi przychodzić do biura, wszyscy mu zazdroszczą, zarabia grube pieniądze i tak jako młody człowiek dzisiaj pomyślę sobie, no kurczę, to może jednak ja będę tym informatykiem. No, pod względem wynagrodzenia i pracy zdalnej to rzeczywiście w ponad 40% ogłoszeń obecnie jest już oferowana praca zdalna, gdzie myślę, że część nawet tych ogłoszeń, które nie ma tego zaznaczone, to mogą też to oferować.
I z drugiej strony powiedziałeś o wynagrodzeniu. Tak, był raport przez Pracuj.pl przygotowany, gdzie średnie wynagrodzenie osoby na stanowisku tak zwanego seniora zarabiała 21 tysięcy złotych przy pracy zdalnej. Mówimy tutaj o kwocie akurat brutto na umowę o pracę, więc pod względem finansowym czy elastyczności pracy tak, ale jak duży jest próg wejścia obecnie do tej branży IT? To też zależy tak naprawdę od obszaru w niej. Trzeba oprócz, bardzo dużo firm w ogóle nastawia się na rekrutację ekspertów, na rekrutację specjalistów z trochę mniejszą przestrzenią na zatrudnianie osób tak zwanych juniorów. Więc myślę, że trzeba włożyć bardzo dużo serca i pracy w to, żeby pokazać potencjalnemu pracodawcy, jeżeli nawet chcielibyśmy dołączyć do tej branży, coś poza komercyjnym doświadczeniem, czego się nauczyliśmy, w jakich, nie wiem, tutaj bootcampach, czy szkoleniach, webinarach braliśmy udział i ile zrobiliśmy też samodzielnie. Także to zależy. W takim razie, szanowni państwo, zachęcamy was do samorealizacji, samodoskonalenia, poszukiwania nowych możliwości na rynku pracy, także też w IT. I myślę, że to chyba, Jacku, nie jest jeszcze nasza ostatnia rozmowa na ten temat i będziemy kontynuować dalej wątek rekrutacji na rynku IT. Bardzo chętnie możemy przejść przez jeszcze wiele aspektów dotyczących samego procesowania tych osób i tak dalej, więc na pewno się jeszcze spotkamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwa pięknie. I moim gościem był Jacek Dzięgielewski z firmy GP Executive. Dziękuję pięknie również.